Cześć, witam Was ponownie na kanale Megafish. Tym razem taka zasiadeczka wieczorno, może trochę nocna, zasiadka leszczowa. Jestem na takim prywatnym jeziorze, głębokość niewielka, od 3 do 5 metrów. Zestawy mam wyrzucone około 30 metrów do przodu, za takim spadem na głębokości 3 metrów. Jak tu przyjechałem, to użyłem rakiety do nęcenia. Zanęciłem obficie grochem i konopią. Do tych ziaren jeszcze dorzuciłem kilka takich kul zanętowych z topionymi białymi robakami, ściętą rosówką i czerwonym robakiem. Mam teraz wyrzucone dwa zestawy, jeden białe robaki z kukurydzą, drugi same białe robaki. No i będę kombinował, tym czym nęciłem, tym będę łowił. No podejrzewam, że brania dopiero zaczną się po zachodzie słońca, jak będzie się już tutaj ściemniać. No to jezioro niestety też jest wykorzystywane jako kąpielisko, więc na razie jest tutaj wokół mnie trochę hałasu, ludzie się kąpią, ale to wszystko się uspokoi. Mam miejscóweczkę ładnie zanęconą, no i czekam na efekty. Jak widzicie, łowię na hengery. One są przymocowane do podpórek i w momencie zacięcia, jak podnoszę wędkę, o, to mogę łatwo ten sygnalizator zerwać. Do usłyszenia, na razie. Słuchajcie, no coś tam jednak tej nocki się udało złowić. O, takiego oto leszczyka. I już następny bierze. Ja tu myślałem, że ciągnę fajnego leszcza, a tu się trafił, słuchajcie, znowu wąż. Mały niestety. Chodź tu, chodź tu. To już dzisiaj drugiego takiego węgorza złowiłem. Niestety trzeba odciąć żyłkę i wypuścić rybę. A. Odcinam, słuchajcie, przy pysku i rybę wyrzucam do wody. Niech sobie rośnie. Trochę zamieszania. Słuchajcie, jest i kolejny amator białych robaków. Nawet chyba nieco większy. Taki pęczek białych robaków. On się połakomił. I kolejny piękny leszczyk do kolekcji. No ten to już na pewno powyżej kilograma. Łowimy dalej.
Słuchajcie, kończę już moją zasiadkę. Udało się złowić 3 piękne leszczyki. O, popatrzcie. Oprócz tego jeszcze 2 węgorze. Także uznaję tą zasiadkę za udaną. Spokojnie. Ryby. Zważymy jeszcze. Jaka waga? 5800. No wiaderko to waży 500-600 gram, czyli 3 ryby ważące ponad 5 kg. Całkiem nieźle. I jeszcze raz takie piękne nocne leszczyki. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.